Hej, hej, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziękuję za oglądanie oraz zapraszam na ulubieńców kosmetycznych miesiąca luty. Na moim kanale nie pojawiły się ulubieńcy stycznia, dlatego że w styczniu nie testowałam nic nowego. Cała moja pielęgnacja, cała moja kolorówka pozostała taka sama, jaką prezentowałam wcześniej na moim kanale. Za to luty, chociaż krótki, obfitował u mnie wiele nowości. Wiele nowości wciąż testuję, także jeszcze nie mam wyrobionej opinii, ale te produkty, które Wam zaraz przedstawię, katowałam cały miesiąc, polubiałam te produkty i stały się moimi ulubionymi produktami. I od razu może przejdę do rzeczy i powiem o wodzie perfumowanej marki Avon. Jest to już sławna woda, którą na pewno wszystkie dobrze znacie. Jest to woda Always. Jest to przepiękna woda, która przypomina mi wiosnę przede wszystkim. Jest ona o pięknym, świeżym zapachu i jak dla mnie ona bardzo mi przypomina konwalię. Ja uwielbiam kwiaty, jeżeli chodzi o konwalię. Są to moje ulubione kwiaty, nie tylko ze względu na zapach, ale ze względu na śliczne, małe kwiatuszki. I bardzo ta woda przypomina mi zapach konwalii. Chociaż wiem, że w nutach zapachowych tej konwali ta woda nie posiada. Także ja nie wiem, jak marka Avon komponowała te nuty zapachowe, że taki im zapach konwali wyszedł. W każdym razie mnie bardzo przypadł do gustu. Jak widzicie, ja już mam końcówkę tej wody perfumowanej, także ja ją całe luty używałam praktycznie dzień w dzień. Może też z tego względu, że ja dawno tej wody nie miałam. Ja ostatni raz może miałam około 3-4 lat temu i pamiętam, że też bardzo ją lubiłam, bardzo tą wodę lubiłam, po czym ja sobie w tym roku przypomniałam o tej wodzie, mając katalog właśnie przed oczami z Avona i zamówiłam, także bardzo piękny zapach na wiosnę, bardzo polecam, bardzo delikatny, taki fresh zapach i tak dla mnie. Oczywiście konwaliowy, chociaż ta woda nie posiada w ogóle w nutach zapachowych konwali. Jak dla mnie jest to konwaliowa woda. Ok, moim ulubionym produktem jest to woda różana marki Ultra Pure. Jest to woda różana po prostu. Bardzo dawno nie używałam wody różanej. Używałam tonika właśnie z L'Oreala. Postanowiłam troszkę zmienić coś w mojej pielęgnacji i zaczęłam używać z powrotem, wróciłam do właśnie wody różanej, która zastępuje mi, którą stosuję jako tonik po prostu, zaraz po oczyszczeniu twarzy, zaraz po oczyszczeniu twarzy płynem micelarnym, tą wodę stosuję jako tonik. Bardzo przepraszam za mój głos, ale ostatnio byłam chora i on się momentami mi załamuje. I tak jak mówiłam, właśnie ta woda różana zastępowała mi tonik. Bardzo lubię wodę różaną i tak zauważyłam, bo to jest akurat z innej marki. Wcześniej miałam totalnie też z innej marki wodę różaną. Tak, czasami ja nie mam problemów skórnych. Nierzadko co wyskakują jakieś niespodzianki na twarzy, ale jeżeli jest taki czas, że mam podwyższony poziom hormonów ze względu na kobiece dni, można tak powiedzieć. Czasami mi coś tam wyskakuje, ale kiedy używam tej wody, zauważyłam, że mi nic nie wyskakuje. Także ja nie wiem, czy to jest akurat taki zbieg okoliczności, czy ta woda ma właśnie jakiś wpływ na moją cerę w tym czasie, w tym, że polecam wodę, tą czy jakąkolwiek inną. Ona się świetnie sprawdza, także następny mój ulubieniec. I teraz może powiem o podkładach. Mam dwa ulubione podkłady, które stosowałam w miesiącu lutym i póki co na razie one długo zostaną ze mną, ponieważ są to podkłady, które, jeżeli chodzi o właściwości, bardzo długo takich podkładów szukałam, aż w końcu znalazłam, także nieprędko z nich zrezygnuję, chyba że coś lepszego wyskoczy na rynku. I jest to marka już wszystkim znana i ten podkład wszystkim dobrze znany, jest to marka Catrice. Jest to ten właśnie podkład HD. Ja mam w numerze 0, tak, ja mam w numerze 040 Warm Beige. Moim drugim ulubionym podkładem jest Marc Jacobs i jest to ten podkład Genius Gel.
Nie, coś mi ostrość nie chce łapać. Także te dwa podkłady są moimi ulubionymi podkładami. Powiem Wam, że są rewelacyjne, rewelacyjne i jeden i drugi. Świetnie się stopią skórą, świetnie na tej skórze wyglądają. I póki co tyle Wam powiem, dlatego że na moim kanale wkrótce pojawi się recenzja tychże dwóch podkładów. Testowałam je na różne sposoby, z bazami, bez baz, na różnych kremach. Także obszerniejsza recenzja podkładu Marc Jacobs i podkładu Catrice pokaże się wkrótce na moim kanale. Także to są moje dwa ulubione podkłady, jeżeli chodzi o miesiąc luty. Następnym moim ulubieńcem jest pianka do golenia marki Gillette Satin Care i ona powstała przy współpracy z marką Olay. Jest to Gillette Satin Care z dotykiem Olaya Violet Swear. Bardzo przyjemna pianka, bardzo świetnie nawilża przede wszystkim skórę podczas golenia, jak i również ta pianka powoduje, że żadne u mnie nie pojawiają się podrażnienia. Ja często, ja mam bardzo wrażliwą skórę i na ogół zawsze, jeżeli chodzi o depilację, zawsze moja skóra była gdzieś tam mniej lub więcej podrażniona, a ta pianka powoduje, że nie pojawiają mi się po prostu żadne podrażnienia, z czego jestem naprawdę zadowolona, także polecam tą piankę. Ona tutaj na rynku irlandzkim pojawiła się jako nowość. Nie wiem, czy jest w Polsce, ale przypuszczam, że w Polsce pewnie będzie. Także polecam tą piankę. I w ogóle przepraszam, bo też mi słońce tutaj dzisiaj znowu szaleje. I czasami ten obraz się może zmieniać na bardziej jaśniejszy lub ciemniejszy. Następnym moim ulubionym produktem jest to koreański krem wielofunkcyjny marki Mizon. I jest on z wyciągiem ze śluzu ślimaka. Świetny krem, no po prostu świetny krem. On jest do każdego typu cery i faktycznie jest taki do każdego typu cery, bo on niesamowicie mega szybko się wchłania. Mimo tego, że on jest bardzo szybko wchłaniający się, pozostawia tą skórę z uczuciem nawilżenia. On będzie świetny do cer mieszanych i do tłustych, ze względu na to, że nie pozostawia żadnej tłustej warstwy. I nawet bym powiedziała, że on nagle staje się taki troszkę tępy na skórze. Ale jeżeli ktoś ma cerę suchą i stwierdzi, że raczej ten krem będzie nie dla niego, absolutnie nie, będzie dla niego, dlatego że ja mam cerę suchą, a mimo tego, że on bardzo szybko się wchłania i zostawia takie uczucie tępości na skórze, mimo to wcale to nie koliduje właśnie z naszą suchą skórą. Jest przede wszystkim świetny jako baza pod podkład. Podkład się świetnie na tym kremie utrzymuje. Bardzo fajnie współpracuje z podkładami. Ja akurat testowałam ten krem razem z podkładem Marca Jacobsa i z Catrice i na jednym i na drugim prześwietnie się sprawdził. I powiem tak, jeżeli chodzi o jego właściwości inne, na razie póki co ja go wciąż, tak widzicie, testuję i on był jest o pojemności 75 ml. Ja może zużyłam za miesiąc luty, praktycznie widzicie, on jest bardzo przede wszystkim wydajny. I także ja mam prawie jeszcze całe opakowanie. Jedynie co zauważyłam póki co, wygładzenie przede wszystkim skóry, to na pewno. On ma jeszcze za zadanie spłycać nam zmarszczki, zmniejszać nam nasze zmarszczki. Na razie zauważyłam pewne takie wygładzenie, jeżeli chodzi o zmarszczki mimiczne. Nieduże, bo nieduże, ale wiążę wielkie nadzieje jeszcze z tym kremem, że po prostu po jakimś czasie lub przy regularnym stosowaniu dokona jeszcze jakichś większych po prostu cudów. Cudów. Nie, no powiem Wam, no naprawdę polecam ten krem, jest prześwietny krem jako baza pod podkład i jako do pielęgnacji codziennej. Ja go używałam tylko na dzień
ale teraz po prostu zmieniam właśnie moją pielęgnację i ten krem będę stosowała na dzień i na noc, żeby te efekty pojawiły się wcześniej, jeżeli chodzi o jego właściwości. Ok, to jest mój ulubiony krem, jeżeli chodzi o miesiąc luty. Jest to marka Mizon. Krem z wyciągu ze śluzu ślimaka, koreański krem, świetny. I wiem, że gdzieś w Polsce się pojawił, bo widziałam gdzieś reklamę na stronce jakiejś, jeżeli chodzi o produkty, ale nie pamiętam na której. Ok, następnym ulubionym moim produktem jest to, jest marka Joanna. Jest to odżywka w sprayu, która powoduje takie dodatkowe powiększenie objętości naszych włosów. Także bardzo fajna, przyjemna odżywka, ułatwia rozczesywanie i nadaje faktycznie takie volume delikatne. Nie jest to nie wiadomo jaki efekt, ale to volume jest i jest widoczne. Może nie jest widoczne jakoś nie wiadomo jak, ale delikatnie nam właśnie nasze włosy od nasady podnosi do góry. Także bardzo fajna odżywka, plus dodatkowo fajnie ułatwia rozczesywanie. Także polecam, jest to mój ulubiony produkt. Ja ją kupiłam u nas w polskim sklepie Janosik. Następnym produktem moim ulubionym jest też nowość. Jest to marka Dove Go Fresh i jest to antyperspirant, który jest o zapachu gruszki i aloesu. No niesamowicie piękny, świeży zapach, taki już typowo wiosenny. Jeszcze z takim zapachem się nie spotkałam. Gruszka to też jest owoc, którego ja lubię w kosmetykach, znaczy którego ja lubię jego zapach w kosmetykach, także i plus do tego aloes, aloes też świetnie pachnie, także polecam, chociażby ze względu na zapach, ale również spełnia swoje zadanie. Co prawda ja nie sprawdzałam, czy ten antyperspirant działa 48 godzin, ale polecam ten właśnie, polecam bardzo serdecznie, no zapach ma rewelacyjny, świetny, długo utrzymuje przede wszystkim świeżość i długo utrzymuje się ten zapach, także polecam. Następnym moim ulubionym produktem, o to może jest, pokażę paletkę cieni, paletka cieni z Too Faced. Jest to Semi Sweet Chocolate Bar, uwielbiam tą paletkę. Jest to paletka właśnie takich brązów. Prześwietna paletka, prześwietne kolorki. Cienie się pięknie blendują, cienie się pięknie utrzymują na naszych oczach, długo się utrzymują na naszych oczach. Co prawda się lekko osypują, ale to osypywanie nie jest jakieś takie tragiczne. Znośne, mogę powiedzieć. Co prawda mam dwa, wszystkie te, z tej paletki wszystkie te cienie mi się podobają. Oprócz tych dwóch, ten różowy i ten, po prostu ten jest, no nie wiem, taki, no nie podoba mi się za bardzo. A ten różowy, mimo tego, że on tutaj jest w paletce taki różowy, ale on wcale różowego koloru nie daje, on daje takie brokaty fioletowo-różowe właśnie tylko na naszych oczach. Może gdzieś tam do rozświetlenia, do czegoś się nada, ale jeżeli chodzi o użytek codzienny, totalnie odpada. Ale cała ta paletka jest prześwietna, także polecam, jeżeli się zastanawiacie, jeżeli może chcecie kupić sobie jakąś paletkę, a zastanawiacie się między właśnie Too Faced a jakąś tam inną, kupcie sobie Too Faced, no rewelacyjna paletka i serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o usta w miesiącu lutym, jakoś bardzo stawiam na rozświetlenie tych ust, z tego względu używałam takie rozświetlające błyszczyki i tutaj mam błyszczyk marki Essence. Jest on o numerze 08. Nazwa mi się zmazała, ale jest to Glamour coś. W każdym razie numer 08 jest to taki rozświetlający błyszczyk. Ja wam może zasłoczuję. Po prostu rozświetla nam usta. I ja na takie, i ja ostatnio właśnie w miesiącu lutym na takie rozświetlenie ust właśnie postawiłam i ten błyszczyk praktycznie cały luty używałam. I moim ostatnim produktem ulubionym jest to Mercy Handy i jest to
żel. Boże, jak się mówi na taki żel? Antybakteryjny, o tak, antybakteryjny żel. Uwielbiam ten żel. Jak nie lubicie właśnie żelów antybakteryjnych, które właśnie pachną lub, co jak niektórzy mówią, cuchną właśnie tak typowo alkoholowo, to ten żel jest no rewelacyjny, jest prześwietny. Ma piękny zapach wanilii. Ta wanilia się unosi w ogóle przede wszystkim w powietrzu zaraz po aplikacji go na dłonie. No rewelacyjny jest ten żel antybakteryjny. Ja go serdecznie polecam. To jest moja druga lub trzecia buteleczka. I to jest właśnie ostatni mój ulubiony produkt, jeżeli chodzi o miesiąc luty. Aha, i wiem, że ten żel jest dostępny w Sephorze. Ok, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, dziękuję za uwagę. Oczywiście te wszystkie produkty, które Wam dzisiaj zaprezentowałam, ja je serdecznie polecam. Jeżeli będziecie miały okazję do kupna, kupcie, przetestujcie. U mnie się rewelacyjnie sprawdziły. Ja Wam dziękuję za poświęcony czas, za poświęconą uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i tymczasem się na razie z Wami żegnam. Pa, pa.